wyjaśnienia komisarza wyborczego. Pragnę serdecznie Państwa powitać. Mam zaszczyt właśnie otwarcia pierwszej sesji 8 kadencji Rady Gminy Pionka. Serdecznie Państwa witam. Przede wszystkim chciałbym złożyć gratulacje. Ponad 70 kandydatów startowało na Radę Gminy Pionka. Państwo, 15 osób zostało obdarzone mandatem zaufania. Gratuluję Wam bardzo. No i życzę przede wszystkim owocnych obrad, satysfakcji z racji pełnionej funkcji, satysfakcji osobistej i wszystkiego najlepszego. Ja myślę, że wspólnie będziemy tutaj działać, żeby jak najlepiej w naszej gminie się działo, żeby mieszkańcy mieli u nas jak najlepsze zdanie. Tak ja i Państwo na pewno będziemy sobie wspólnie pomagać i działać w tym jednym kierunku, żeby było jak najlepiej. A w tej chwili poproszę najstarszego radnego, radnego seniora o dalsze poprowadzenie. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady pierwszej sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Według listy obecności jest 15 radnych, czyli stanowi to kworum, przy którym Rada Gminy Pionki może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Witam ja jeszcze raz serdecznie radnych gminy Pionki, wójta gminy Pionki, pana Mirosława Ziółka, panią sekretarz urzędu gminy Pionki, panią księgową. Wysoka Rado, obecnie przystępujemy do realizacji porządku obrad ustalonego przez komisarza wyborczego w Radomiu. To jest 1. Złożenie ślubowania przez radnych, złożenie ślubowania przez wójta i wybór punkt 3 przewodniczącego rady. Złożenie ślubowania, punkt 1, złożenie ślubowania przez radnych. Poprosiłbym najmłodszego wiekiem radnego pana Piotra Krakowiaka o odczytanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych gminy, a następnie każdego wyczytanego radnego proszę o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem ślubuję. Można dodać do ślubowania jeszcze zdanie takie: tak mi dopomóż Bóg. Proszę wszystkiego powstania. Odczytam teraz rotem ślubowania. Wiernej Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców. I teraz najmłodszy wiekiem radny odczytuje nazwiska radnych, no i radnych ślubuję. Szanowski Roman. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Cybulski Wiesław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dąbrowski Konrad Adam. Ślubuję. Jędrzyk Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż. Gonciarz Dariusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Grzybowski Rafał. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Krajewski Grzegorz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Krakowiak Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Mróz Michał Mirosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Myścichecki Łukasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pachocka Grażyna Alicja. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Całek Sebastian. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Słomka Sławomir. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Woźniak Elżbieta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wróbel Tomasz Wojciech. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo, gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Pionka. Przechodzimy teraz do drugiego punktu, to jest złożenie ślubowania przez wójta pana Mirosława Ziółka. Proszę wójta o czytanie roty ślubowania. Proszę radnych gminy o powstanie. Zostajemy.
Obejmując urząd wójta gminy Pionki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż. Dziękuję bardzo, gratuluję i stwierdzam, że wójt gminy Mirosław Ziółek objął urząd wójta gminy Pionki. Przechodzimy teraz do... Proszę Państwa, można wsiąść. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego. To jest wybór przewodniczącego Rady. Proszę bardzo o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady. Zgłaszam kandydaturę pana Dariusza Gonciarza. Czy pan Gonciarz wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? W takim przypadku musimy powołać komisję skrutacyjną. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej, która będzie liczyła głos. Dąbrowski poda. Wiesław Dąbrowski. Wyraża zgodę pan Dąbrowski? Tak. Drugi? Wiesław Dąbrowski. Dziękuję. Przypominam, nad składem komisji skrutacyjnej głosujemy przez podniesienie ręki. Musimy ten skład tej komisji przegłosować. Kto z Państwa jest za tym, żeby te osoby były w komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że Rada Gminy powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Proszę komisję o przygotowanie kart do głosowania. I jeszcze bym przypomniał procedurę głosowania. Głosowanie jest tajne. Radni głosują na kartkach przygotowanych przez komisję skrutacyjną. Za głos ważny uznaje się ten, na którym pozostało jedno nazwisko. Wybranym zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość głosów ważnych. Także proszę teraz komisję, żeby w komisji wybrać przewodniczącego, kto będzie przewodniczącym komisji i przygotować kartkę. Jedno nazwisko się skreśla? Tak. Jeśli mamy dwa, tak. Za głos ważny uznaje się ten, na którym pozostało jedno nazwisko. Ja myślę, że komisja skrutacyjna, która przygotuje karty do głosowania, pokaże wzór karty i wyjaśni mi Państwu, jak ma wyglądać głos ważny. Proponuję 10-minutową przerwę dla przygotowania.